Właśnie przeszliśmy nad rzekę i niespodziewanie spotkaliśmy krokodyla, sobie się wygrzewa na słońcu. Ciągle chciałem spotkać krokodyla i mam teraz okazję. A jest krokodyl! Ale fajny! Muszę uważać na nogi. Krokodyl! Ja cię kręcę! Tak blisko mnie! Ale ładny! Ewelina, widzisz to? Jakie piękne ptaszki! To ja podejdę trochę bliżej. Nie, kochanie, ja się boję. Bacznie nas obserwuje. Tak, tak. A, one są takich rozmiarów. Jak ci się podoba? Jestem trochę przerażona. Czy on nie biega za szybko? No ale co? Mam nadzieję, że my szybciej. Ale piękny ptaszek ten, co wylata. A krokodyl! Wow! Tam dalej jest mokro, nie możesz powiedzieć. No, tam dalej jest mokro. A tu? O, już się robi mokro. Wow, taki wielki. Okej, okay, krokodylu. Masz jakiegoś kamyka, Ewelina? No. Daj mi większego. Daj, bo ja lewą ręką rzucam. Daj jeszcze jednego. No, za duży jeden. No nie. Jakie wkurzy. On się właśnie wygrzewa na słońcu i dlatego nie chce tracić energii. Nie reaguje na kamyki, na nic, tak, nic go nie interesuje. One w nocy działają, one w nocy polują. A teraz się chowają. Ten jeden się schował tutaj. Tylko tak się schował, że wszystko widać. Patrz, jaki piękny ptak. Jest taką szyją długą. I siedzi. Ni to czapla. Tu łódeczki. Ale super miejsce. Jest, rusza okiem. Rusza okiem, faktycznie. Czekaj, już dałem pauzę na chwilę. O ludzie, mrówki. Co to było? Ja tam jakieś rybki. Dobra. Bonito. Skomentuj, zobaczymy co robią chłopaki. Nie wiem, podpływają do niego, ja się teraz boję, co on robi. Już jest w wodzie. I se fue. Tylko pytanie gdzie? Czekaj, Jarek. Musi zaraz chyba oddychać. No, ale nie często. Nie często? Okej. Okay. Zwiał. Idziemy. Uciekł. Bo go wystraszyła łódka. Czyli tutaj w Corozal spacerują, nie w Corozal, w Belize, w Orange Walk można spotkać krokodyle. Za darmo. Nie trzeba iść do zoo. Ale to ładnie.